Zebranie mieszkańców osiedla Wyszyńskiego z udziałem prezesów spółdzielni mieszkaniowej oraz burmistrza Wielunia miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Członkowie osiedla wybierali bowiem jego władzę na następną kadencję, ale był też czas na podsumowanie pracy zarządu osiedla w poprzedniej kadencji. Przedstawił jej jego przewodniczący Kazimierz Baranowski. W 2014 roku w naszym osiedlu zostały wykonane i finansowane przez Urząd Miejski następujące prace. Został wykonany remont ulicy Wyszyńskiego od przedszkola nr 4 do ulicy POW, włącznie z chodnikiem przy bloku nr 13 i uporządkowaniem tego terenu. Zostało wykonane również oświetlenie uliczne szlaku drogowego od ulicy Zacisze w kierunku ulicy Węta. Następnie została wykonana likwidacja zastoin na drogach osiedlowych. Wykonano również przepust przez chodnik przy ulicy Wyszyńskiego w celu odprowadzenia wody przy bloku nr 17. Naprawiono chodnik w kierunku ulicy Zacisze między blokami nr 32 i 33 oraz zamontowano słupki blokujące wjazd pojazdów na teren zielony. Zamontowane zostały dodatkowe oprawy na słupach oświetleniowych. Przy bloku nr 33 kierunek chodnik do ulicy Zacisze. Przy bloku nr 34 kierunek parkingu i zastawy śmietnikowej. Przy ulicy Węta kierunek placu ze sprzętem sportowym. Przy ulicy Węta kierunek przejścia dla pieszych. Następnie została zamontowana również kamera na placu ze sprzętem sportowym. Za przeznaczone na 2014 rok środki statutowe, to znaczy 5 tysięcy, został wykonany remont chodnika przy ulicy Wyszyńskiego obok wymiennikowni przy bloku nr 19. Zarząd osiedla przy współudziale Spółdzielczego Domu Kultury w Wielkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z okazji Dnia Dziecka planował 1 czerwca 2014 roku zorganizować 11 wieluński kros rowerowy. Z powodu zbyt małej liczby chętnych impreza została odwołana, a pozyskane środki od sponsorów o wartości około 2400 zł za ich wiedzą, czyli sponsorów, zarząd postanowił przekazać na nagrody dla dzieci biorących udział w imprezach organizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W dalszej części zebrania przystąpiono do wyboru nowego przewodniczącego osiedla oraz członków zarządu. W tajnym głosowaniu ponownie na tę funkcję wybrano Kazimierza Baranowskiego. Z kolei członkami zarządu osiedla na kolejną kadencję zostali Leon Kowalczyk, Regina Ogrodowicz, Józef Raszewski i Eugeniusz Skotnicki. Na spotkaniu omawiano również bieżące sprawy. Nie brakowało więc pytań do szefów spółdzielni, ale też obecnego na zebraniu burmistrza Wielunia. Paweł Okrasa mówił m.in. na temat kwestii przejęcia kolejnych dróg osiedlowych od spółdzielni pod administrację miasta. Obecnie mamy przygotowaną listę dróg, które gmina przejmie. Będzie to na sesji tej najbliższej 27 bądź 8 stycznia. Czyli to, moim zdaniem, jest to słuszne z kilku powodów. Znaczy, właśnie z powodu jednego głównego. Ten powód jest taki, że skoro wszyscy państwo, wszyscy płacimy podatki, prawda, na rzecz gminy, gmina z tych podatków utrzymuje między innymi drogi gminne, no to nie może być tak, że mieszkańcy spółdzielni płacą raz w podatkach pieniądze na rzecz budżetu gminy i na rzecz dróg, a potem płacą jeszcze raz w czynsz. Mi się wydaje, nie jest to forma zbyt uczciwa, stąd taka moja propozycja. Oczywiście ona jest spójna z tym, o czym już w tamtej kadencji była mowa na kilku posiedzeniach komisji chociaż. No w tamtych realiach nie udało się tego dokonać. Teraz myślę, że Rada Miejska przyjmie tą formę, dlatego że ona po prostu z punktu widzenia logiki, uczciwości jest jak najbardziej słuszna. Nie zabrakło też przestróg od policji. Dzielnicowy osiedla po raz kolejny uczulał, aby mieszkańcy byli bardzo uważni i nie wpuszczali do klatek schodowych oraz swoich domów różnego rodzaju domokrążców, którzy tylko czekają, aby zwłaszcza starszych mieszkańców naciągnąć na podpisanie bardzo niekorzystnych albo wręcz fikcyjnych umów z różnego rodzaju instytucjami czy zakładem energetycznym, bo takie przypadki też miały miejsce. Wpuszczając kogoś na klatkę schodową, wpuszczamy osobę częściowo do własnego domu. Także osoby, które nieraz często się zdarza, wchodzę, naciskam domofon, otwiera mi się klatka, nawet nikt się nie zapyta, kto tam, czy coś.
Musimy się interesować tym, kto, kogo wpuszczamy do bloku. Powinniśmy zapytać. To jest częściowo tak jakby nasz dom, tak? Klatka schodowa. A ludzie do tego podchodzą tak, że otworzę, do klatkę, na klatkę wchodzi, to nie znaczy, że do mnie, tak? I to jest właśnie błąd. Nawet jeżeli przychodzą osoby z ulotkami, tak? Nie musimy wpuścić tej osoby z ulotkami. To nie jest powiedziane, że osoba z ulotką ma wejść do nas na klatkę. Jeżeli chcę wpuścić tą osobę na klatkę, to biorę za nią odpowiedzialność, za tą osobę. Powinienem spojrzeć albo powiedzieć, niech pan się pokaże przez okno chociaż, czy pan faktycznie ma te ulotki. I jak już wpuszczam tą osobę, to mniej więcej patrzeć tam, czy wyjść przez te drzwi, zobaczyć, czy ta osoba faktycznie te ulotki zostawia i wychodzi, czy co ona robi dalej, bo mamy włamania do mieszkania, osoby wchodzą na klatkę i przez zamki. Otwierają drzwi, sąsiedzi nawet nie wiedzą, że w sąsiednim mieszkaniu było włamanie do mieszkania w ciągu dnia. I nie wpuściła ta osoba z tego mieszkania, do którego zostało włamanie, bo wiadomo, że tam nikogo nie było. Tylko wpuścił ktoś inny, który nie wziął za to już odpowiedzialności. Dłuższa relacja z zebrania zarządu osiedla nr 6 za tydzień w temacie tygodnia. Zapraszamy.